ma temperaturę, trzeba dotknąć tutaj, wiesz, jak puścisz troszeczkę, tutaj pod brzuszkiem. I jeżeli tu jest mocno ciepło, to znaczy, że ma gorączkę. Mama nie ma pokarmu. Mimo, że ma jedno dziecko tylko, to niestety nie jest w stanie wykarmić. To jest dziecko chore. To jest miejscowość, która jest właśnie oddalona od Gandai 25 km. Widać, nie ma szpitala, nie ma żadnego lekarza i to nie ma najmniejszej pomocy. Tak się robi po prostu. Skóra się łuszczy, ale widać, że już ta pod tą złuszczoną to zaczyna pojawiać się powoli nowy na skórek. Także to dziecko jest do nas dopiero trzeci tydzień przychodzi. Ta salce akuszmanów. Znajdujemy się w Centrum Zdrowia Dobry Samarytanin. Tu są. Tu znajdują się łóżka. W tej części takiej do przechowywania pacjentów. No tutaj zaraz przejdziemy. Tym ważą dzieci. A tutaj znajdujemy się w sali porodowej. W tym ośrodku zdrowia. Ale utilizeni? Co? Doppler? My litia kuszemo aninga? Co i kefini niape? My na sąd tiale awali agagbani? My jest część tego, co tutaj pokazywałam. I to jest to tragiczne łóżko. Łóżko, które się rozwala, więc każda kobieta, która tutaj rodzi, na pewno nie jest myte przed samym porodem, kiedy jest to pełno krwi w środku. No łóżko wygląda tragicznie, w ogóle sala jest tragiczna, bo cała jest drewniana. No łóżko to też jest drewniane. No tam niby powinno być coś tu, jakaś część do tego łóżka porodowego, bo ona się otwiera w taki sposób, że tutaj leży kobieta, a tutaj ma rodzić dziecko. No różnego typu sprzęty. Mniej bardziej używane to chyba miał być śmietnik, tak myślę. No i resztę wygląda po prostu tragicznie. Sala wygląda tragicznie. Bóg cierpi. Tak ma na imię. Dziecko? Tak. Tak ma na imię, tak mu dali. Jak mu dali na imię, bo nie słyszałem? Bóg cierpi.